po to tylko jest, by brać. Życie nie po to, by mężczyźnie stać. I aby żyć siebie samego się panować nad emocjami. Nauczymy się reagować asertywnie, tak żeby nie krzywdzić innych, oczywiście też nie pozwolić skrzywdzić siebie, to naprawdę tej przemocy będzie mniej i być może kiedyś dojdzie do tego, że szkoły będą pozbawione przemocy. Nie tylko wtedy, jak będą zamknięte i nikogo w niej nie ma. Montuje się, już prawie się zamontował, teatrzyk niewielki ze szkoły podstawowej numer 5. Za chwilę przedstawię. Ja cię nie przyzywam. Wiesz, babo Jako, czy nie lubię zimy, ale na równi chętnie pojadę. Dasz kasę, już mi nie ma. Kasę? To z twoje szczęności. Myślisz, że nie wiem, że ukradłeś moją świnkę? O, przepraszam, niczego nie ukradłem. Pożyczyłem tylko na parę dni. Ale widzę, że ten mały donosiciel wszystko wypaplał. Nic nie wypaplałem, a sama zaczęła mnie wypytywać. Zobacz jakoś, sama ci z dzioba wyskoczyła i Dziudasz mi dostaniesz na rogę. Nie, dlaczego? Przecież obiecałeś. Ty też obiecałeś, że nie będziesz chapał. O Jezu. Nim przestaniesz brać, obiecałem sobie, to był ostatni raz. Spojrzysz matce w oczy, całkiem wolny tak. Połowiało górę, pokonałeś... Państwa kres. Gdy wracam myślami w te noce z bajkami, po których miałam sny kolorowe jak tęcza, pamiętam. Pamiętam dokładnie te historie i baśnie. Czy chcesz, bym opowiedziała ci choć jedną? Dobrze, teraz opowiem ci następną. Historię o samotnej laleczce z saskiej porcelany. Natalia Chrzanowska, klasa 4B, SP5. Natalia! Ale ty masz rękę! Sama piątka wygrywa. Klaudia Nurcik, klasa 5A, SP5. Będziesz tańczyć z nią, tylko z nią. Czy podobała ci się ta bajka? Oczywiście. Niech tam, cofnijmy czas, choć raz. Dobrze, na początek będzie ta najpiękniejsza. Historia o zakochanym Pierocie. Był raz Pierot, taki smutny pajacyk, a żal, żal, bo Pierot mieszkał sam w wielkim sklepie wśród lat. Sam, ciągle sam, choć gitarę miał i na niej grał. Ach, ten Pierot lalce fler swoje serce dał. I obrównam, na to tych tysięcy, to trochę idziemy, to po prostu przypomnijmy sobie, że... Halo, halo, no po tych tysięcy miałam jeszcze nie zgłosić, miałam nie zgłosić, tam wszystko poleciało w górę. I słuchajcie. A jak się dobrze słucha, to się patrzy w oczy. Myślę, że żadne z was nie
Dariusz, 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 Dariusz,